Jak co roku 24 lipca polscy policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku powiatowe obchody święta tej formacji odbyły się w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju i oprócz lubańskich policjantów wzięli w nim udział również samorządowcy, policyjni emeryci, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz zaprzyjaźnionych jednostek. To kolejne nasze święto, 97. rocznica powstania Policji Państwowej. Wielu nagrodzonych, wielu odznaczonych funkcjonariuszy za swoją ciężką służbę, ale przed nami jeszcze cięższy czas i jeszcze bardziej trudne wyzwanie. Światowe Dni Młodzieży. Zrobimy wszystko, żeby było w tym czasie bezpiecznie. W uroczystości wziął udział zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektor Piotr Leciejewski. To dzień, w którym choć przez jeden dzień możemy świętować. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tej uroczystości, w tej uroczystej zbiórce. Jednostka jest oceniana przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej jako jednostka jedna z lepszych. Wybijająca się, jeżeli chodzi o tematykę związaną z modernizacją, związaną z przygotowaniem i przystosowaniem pomieszczeń służbowych policjantów, ale również obsługi obywatela, co jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, jeżeli chodzi o pracę, o realizację priorytetów komendanta głównego, jest to jednostka, która osiąga jedne z lepszych wyników w całym garnizonie. Bardzo się z tego cieszę. To jest bardzo ważne, bo to jest absolutnie bezpośrednie przełożenie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Powiatowych policjantów za ich ofiarną służbę chwalą również lokalni samorządowcy. Trzeba podkreślić fakt, że jest to 97. rocznica powstania Policji Państwowej w Polsce. Po długim okresie zaborów ta formacja została powołana zaraz po I wojnie światowej. Na terenie naszego powiatu Komenda Powiatowa Policji sprawuje właśnie pieczę nad ładem i porządkiem i funkcjonariusze naszej komendy czuwają nad naszym bezpieczeństwem i za to jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni. Ich praca jest bardzo wysoko oceniana przez ich przełożonych z Komendy Wojewódzkiej. Nasza komenda jest jedną z lepszych komend na terenie województwa dolnośląskiego w kategorii małych komend. Świadczą o tym wyniki osiągane przez policjantów i to idzie w świat i to cieszy. My jako społeczność czujemy się bezpiecznie dzięki właśnie ich codziennej i trudnej pracy i za to im dzisiaj bardzo, bardzo dziękujemy. Myśmy wyróżnili powiatowych policjantów, ale przede wszystkim policjantów zatrudnionych w posterunku Policji w Olszynie. Dobra wiadomość to taka, że pan komendant powiatowy z dniem 18 bieżącego miesiąca powołał na stanowisko kierownika posterunku w Olszynie kobietę, panią Beatę Błaszczyszyn. To jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość, że samorząd gminy, współpracując bardzo dobrze od wielu lat z Komendą Powiatową Policji i posterunkiem Policji w Olszynie, ufundował nagrody dla dwóch funkcjonariuszy Policji. Dobra wiadomość jest taka, że ta współpraca coraz bardziej się zacieśnia i dobra jest ta wiadomość, że będziemy mieli szansę i możliwość dalszego funkcjonowania, mówiąc o współpracy pomiędzy Policją a samorządem gminy. Gmina Lubań ocenia pozytywnie. Należy szerokie, duże podziękowania dla naszych dzielnicowych. Angażują się, zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. No i należało im się wyróżnienie. W związku z tym gmina, jako wójt, gmina i jako radni, ufundowaliśmy dla tych dwóch wyróżniających się policjantów nagrody. Oprócz nagród za sumienną służbę i pomoc mieszkańcom, policjanci otrzymali również awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i medale.